A wystawę absolwentów będzie można oglądać do 18 sierpnia. Zmieniamy temat. Po zakończeniu tegorocznego sezonu Filharmonia Opolska gra na bis. Kilkanaście utworów znanych z kultowych filmowych produkcji po raz trzeci wybrzmiało na scenie Opolskiego Amfiteatru. Koncert był również pożegnaniem dyrektora Filharmonii Opolskiej Przemysława Neumana, który od września przejmie muzyczne stery Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. W poprzednim tygodniu, w piątek, zakończyliśmy sezon w siedzibie oficjalnie, drugą symfonią Gustawa Malera, a ten koncert z muzyką filmową to jest takie dobre rozpoczęcie lata dla melomanów, którzy chcieliby jeszcze z nami chwilkę pobyć. Planujemy te koncerty co roku w taki sposób, żeby one nawiązywały do tego, co gramy w lutym, bo w lutym gramy walentynkowe koncerty muzyki filmowej. Zapraszamy tych samych gości, czyli w tym roku to Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan. Lubimy bardzo słuchać muzyki filmowej w samochodzie. Uwielbiamy wręcz. Tak, bo to tak dobrze nastraja i uspokaja. I zresztą od razu się przypominają te sceny z filmów. Ta muzyka filmowa jest tak przepięknie zawsze pisana, że to są tak naprawdę arcydzieła współczesne. Albo te starsze. Albo trochę, te starsze, ale warto, tak, ale to są po prostu arcydzieła muzyczne, więc naprawdę jest to ogromna przyjemność, że możemy dzisiaj tutaj koncertować, tak, i wspólnie muzykować. Będzie utwór, tak, z Foresta Gumpa, będzie muzyka właśnie z Piratów z Karaibów. Z Armagedonu Rafał będzie śpiewał tytułowy utwór. Przepiękny utwór. Trochę w tej współczesnej muzyki, tak, z tych nowszych filmów i z tych hitów właśnie, czy z lat 90. Naprawdę no, fantastyczny wieczór. W taki właśnie sposób zakończymy ten 72. sezon i zaprosimy i melomanów, i z naszych pracowników na zasłużony urlop.